Co było na początku? Wielkie nic. Co byś napisała na pasku w telewizji? Wielki pożar. Dokąd tu ptanocą jesz? W Sinundal. Skoro do teflonu nic się nie przykleja, to jak przyklejono teflon do patelni? Nie mam pojęcia. Czy służba wojskowa powinna być znów obowiązkowa? Absolutnie nie. Czy wilk zawsze bywa zły? Nie, wilk bywa syty. Dlaczego na mieście nie widać małych gołębi? Myślę, że gdzieś się bardzo dobrze ukrywają, te malutkie. W jakim najdziwniejszym miejscu spałaś? Pod gołym niebem. Jak to jest, że wczoraj chleb był dzisiejszy, a dzisiaj jest już wczorajszy? To są te zagadki, na które odpowiedzi niestety nie znam. Czy pingwiny mają kolana? Tak. Umiesz językiem dotknąć łokcia? Nie. Jeśli nie teraz, to kiedy? Zawsze teraz. Albo nigdy. Czy masz znajomych homo sapiens? Mam nadzieję, że wszyscy są homo sapiens. Z czego mogłabyś prowadzić szkolenia? Nie mogę powiedzieć. Czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Bo jest słodziutki. Jak pachną hipsterzy? Boże święty, pierwsze skojarzenie. Hipsterzy pachną papierosami i drewnem. Czy zero jest? Czy go nie ma? Nie ma. Od jakiej głębokości kończy się patelnia, a zaczyna się rondel? Nie mam pojęcia. Jeżeli obeszłaś jezioro, to jezioro zostało... Zostało. Zostało w tyle. Na grubym czy na cienkim? I łagodny, ostry czy mieszany? Zawsze mieszany i zawsze na grubym. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Bo tęskni. Jak umarło morze martwe? Umarło dawno temu. Jak nazywała się mama Muminka przed urodzeniem Muminka? Nie wiem, ale trzeba by było coś sensownego wymyślić. Skoro bankomat wydaje pieniądze, to dlaczego alkomat nie wydaje alkoholu? Trzeba to by też jakoś rozwiązać. Wydaje mi się, że... nie mam pojęcia. Czy łysi powinni myć głowę szamponem czy mydłem? Tym samym, co nie łysi. Jak nazywa się samiec Biedronki? Biedron. Kiedy i co zrobiła się ostatnio dobrego? To było niedawno. Ciemna noc, parking. Biedna pani nie potrafi wyjechać z miejsca parkingowego, więc wysiadłam i po prostu pomogłam i pokierowałam, jak ma kręcić kierownicą, i wyjechała. Była bardzo wdzięczna, uratowała jej życie. Czy jabłko Adama byłoby dobre dla wegetarian? Nie sądzę. Gdzie strumyk płynie z wolna? Tam, gdzie rozsiewa żyła maj. Pa! Pa!